29. Numerem 49 mam na rządzie. Tak jest punktu Gdańska. Numerem 43 Dominika Zawada, KS Wisła Wiśle. Długość skoku 42 metry. Numerem 47 Joanna Kiel. Metry. Z numerem 42 Paulina Cieśla, KS Wisła Wiśle. Zawodniczka klubu UKS Sądysionie Stary Bystre, Katarzyna Pałasz. Numerem 44 Marcelina Herzyk, KS Wisła Wiśle. Numerem 50 na starcie Monika Luber, PKS Olimpijczyk Wilowice. Pół metra. Kolejna zawodniczka z numerem 45 Kamila Karpiel, AZS Zakopane. Anna Twardosz, PKS Olimpijczyk Wilowice. Szóstym Kinga Rajda, SSR LZS Sokół Szczyrk. Jeszcze dwie zawodniczki z numerem 53 Joanna Szwab, KS Wołów. Zawodniczka Mistrzostw Polski Kobiet w skokach numerem 52 Magdalena Pałasz, UKS Sołtysianie Stary Bystre.
71 metrów. I proszę Państwa, w tej chwili za chwileczkę podamy Państwu oficjalne wyniki. Przypominam, że dekoracja tych zawodniczek odbędzie się dopiero po zakończeniu całych dzisiejszych zawodów, czyli po konkursie Mistrzostw Polski w skokach seniorów. A ja przypominam wszystkim kibicom, że w dniu dzisiejszym spotykamy się jeszcze o godzinie 12.30, kiedy to na trasie nadkorunkowej zlokalizowanej wokół skoczni i amfiteatru zostanie przeprowadzony bieg do kombinacji norweskiej. Dzisiaj rano o godzinie 9.00 odbyły się skoki do kombinacji. A po biegu o godzinie 15.00 rozpoczną się kwalifikacje do konkursu indywidualnego mężczyzn w skokach narciarskich. Zawodnicy będą rywalizowali na dużej skoczni, na skoczni HS-106. Pierwszą serię punktowaną zaplanowano na godzinę 16.30, a następnie około godziny 17.45 odbędzie się seria finałowa, a tuż po niej dekoracja zwycięzców, najlepszych zawodników i zawodniczek dzisiejszego konkursu. Yeah.